Cześć! Cześć! Jesteśmy nie razem. Ale za niedługo przyjadę. No mam nadzieję. Prawda? Patrzcie na moje czoło. Bo pokazywałam, bo ja nie jestem jeszcze pomalowana, mam już szminkę. Pokazywałam Ewie, a Ewa mówi sorry. Ale sorry, widzę, nic nie widzę. Widzę tylko twoje czoło. No. Bo im dalej, tym bardziej widać. Gorzej. No, dlatego zaraz to będzie trzeba przykryć. Ale wczoraj to przykryłam i szybko wyskoczyło. No, przebiło się. Zaraz będę lecieć samolotem, znowu. Żeby nie było, że jestem burżuj i latam z Warszawy do Wrocławia, to bilet kosztował całe 9 zł. Także sprawdzajcie sobie bilety, bo naprawdę nie opłaca się brać jakiegoś polskiego busa, który jedzie dużo godzin, a lepiej samolot, który 55 minut i kosztuje 9 zł. Tak jest. Super, także zbieramy się, malujemy. Jeszcze Ewa i Wojtek mają dzisiaj misję pokazać mi coś bardzo ważnego, bo myślę, że wieczorem będzie kontynuacja tej historii. Tak? No dzisiaj? No dzisiaj tak, zrobisz? Bo dzisiaj jakby... To będzie dziś ten dzień? Dzisiaj jestem. To dziś. W tym mieście, Wrocław. I w tym miejscu. Tak, żeby to coś ten, tak, no. Więc to będzie to dziś. Będzie dobre. Yeah. A potem wam pokażemy, no i na pewno mam nadzieję, o ile to będzie, że ta historia rozwiąże się wieczorem. A póki co idziemy się... malować. Tak, tak jest. Bardzo lubisz być na filmach, w sensie ona jest taka grzeczna. Siedzi grzeczniutko. Malujemy się, malujemy, patrzymy za okno, tam śnieg! Ale pierwszy mega. Taki śnieg, śnieg. Tak? No, wcześniej. Bo już padało wcześniej trochę. Ale nie w Warszawie. Przynajmniej nie na mojej dzielnicy. W połowie makijażu spać śnieg, ale jaram się ale strasznie. Ale we Wrocławiu i tam w okolicach Nysy twojej to już padało w tym roku. Mega. No było trochę tak biało. Super. Żeby tylko napadało trochę. Tylko żeby samolot odleciał. A nie, przestraszył się śnieżyć. Nie, zima znowu zaskoczyła drogowców i samolot. I samoloty. Nie, to tylko troszeczkę. Malutko śnieżko. Okej. Okay. Włączamy. Co masz? Ale co masz? No właśnie Instax Mini! Moje małe marzenie! 70 to jest. Tak, taki o. Dokładnie. No i będziemy robić swoje pierwsze zdjęcie. Selfie. Dobra, dawaj, dawaj. Dobra. Czekaj, ale... Ty też? Ale patrzymy tu, ale patrzymy tu. Już? Tak, już zrobiłem! Ale przytrzymaj chwilę chyba. Okej, okej. I trzeba wziąć i pomachać. Tak, pomachać? No. Tu jest napisane, że tutaj nie dotykać. Nie ale dotykać. To trzeba będzie chyba... Machaj mocno. Ale wiesz co... Ej, nie, pierwsze to, to nie jest zdjęcie. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Okej, okay. Już mogę? Tak? Mhm. O, ale błysnęło. Trzymaj jeszcze. Poszło? Jest, teraz jest. Jest, uwaga. Jest. I machaj. Będzie się... Te. Nie, nie trzeba chyba. Trzeba szybciej pójdzie. Tak? Szybciej? Troszkę się pojawia, jakoś się pojawia. No! No! Myśmy machali z Agą i z Dominikiem i szybciej poszło. Szybciej pojawia się! Ale super! I tu zaraz się pojawi. Uda w ogóle, tu jesteśmy z koteczką. Tu we dwie, a tutaj we trójkę. O ja, zasłoniłeś trochę Asię, ale są różki ale w ogóle wychodzą. Mamy takie piękne... Jest rogi, są rogi. Mamy piękne gadżety w ogóle takie. Gdzie jest broda? Tam jest broda. No to jest taka ładne, fajna. Tylko kuteła z no. A taki aparacik, cudowna. Normalnie radość w opór. Mam kota, dawaj zdjęcie. O, widzicie jak jestem ściśnięty w środku? Smutny. Było na szybko. Tu? I tu jest trzecie. Tutaj, tak Asia Rudolf. Widać mi kawałek noska. Tak, widać ci kawałek noska i widać ci różki. Ta czerwona szminka i ten. Ale to, nie? Jak tak, wygląda nieźle. Tak, się to zdjęcie. Wojtek najlepszy tutaj jest no, w ogóle. Super są. Uczę Asię obsługę lustrzanki. Taką wstępną obsługę. Tak jest. Co, jak, po co, jak się zmienia i na czym, co polega. Pamiętaj, żeby nigdy nie zgubić dekielka. To jest zasada numer jeden. Dobrze. Nie zgubić dekielka, ale to już o tym wiesz, bo... A masz do tego dekielek? Nie. Bo zgubiłaś. Leży dziś u Pawła w plecaku. What? Dobra. Uczymy się. Tak. Jestem już w samochodzie, Wojtek z Ewą, Ewa z Wojtkiem, a odwożą mnie na ten, na autobus, który zawiezie mnie do Modlina, a Modlin do Wrocławia. Modlin cię zawiezie do Wrocławia. Dokładnie, śnieg pada coraz mocniej i smutno. Cieszę się, że jadę do domu, ale smuteczek, tutaj było tak super. Tak, tak mnie pięknie ugościliście. Zostań jeszcze. Super, bo jeszcze przyjadę za niedługo. Dobrze. Super, to ja już spięta podróżą, żegnam się z wami, do zobaczenia we Wrocławiu. Jestem już we Wrocławiu.
Pamiętacie, jak ja leciałam i mówiłam wam, że pierwszy raz widziałam spóźnionego kolesia? No to ja dzisiaj czułam w kościach przygody. Mówiłam wam, że pada śnieg we Wrocławiu. Nie we Wrocławiu, tylko w Warszawie. No i ogólnie wsiadłam do autobusu, który był popsuty, było pan zaraz jechać. Się wlókł, stał w korku i trzy razy zatrzymał się, żeby powycierać sobie szybę, bo nie działało mu odparowywanie szyby. Okej, ja rozumiem, że zima znowu zaskoczyła drogowców. Ale, proszę nie pisać, że jest taki czas dojazdu, jak jest dwa razy dłuższy. W każdym razie spóźniłam się bardzo dużo. Byłam 14 minut przed odlotem, 35 był odlot, 21 poprosiliśmy panie, żeby otworzyły nam jeszcze raz gate'a. I gdyby nie to, że leciało ze mną, spóźniło się ze mną z autobusu 5 innych osób, pani powiedziała, żeby nie było szans otworzyć dla jednej osoby, dla 5 to inna sprawa. Ale ogólnie nie mówcie, że ja jestem taki dziad, bo ja sobie wszystko bardzo dobrze wyliczyłam. Wszystko miało być pięknie, ładnie i jeszcze z małą nawiązką. Ale niestety tak to się wydarzyło. Ale już się cieszę, że jestem w Wrocławiu i że doleciałam dzisiaj. A, i pozdrawiam jedną z was, która była... pracuje na lotnisku. Cześć! Jaki piękny Wrocław. Piękny. Warszawa, Warszawą. To w Polsce, ale Wrocław wygrywa. W sensie Warszawa jest super, bo jest w Polsce. To już jest dla niej plus. Ale Wrocław to jest kawał historii. Mojej. Polski też, ale mojej też. Jesteśmy w Magnolii, to chyba moje, albo bez chyba, ulubione centrum handlowe we Wrocławiu, chociaż wiem, że jakieś nowe się otworzyły. No i sobie spacerujemy i ja mam tutaj już torbę z CTC, udało mi się i widzę Golden Rose przed sobą, więc zajrzę. Maciej jest niewyjściowy. Chcesz się pokazać, czy jesteś niewyjściowy? No dobra, robimy unboxing. Mówiłam wam rano, Ewa mi pokazywała, jak to obsłużyć. Jest i on! D72D. Ale, o dziękuję. Ale nie ma obiektywu, bo nie było. Więc mam nadzieję, że kupię w Nysie. W ogóle jestem już w domu. To jest mega ważne, że jestem w domu. Ale aparat też jest ważny. Trzeba zobaczyć, co tam jest w środku. Ale będzie jakość, co? To nieważne, aparat ważny. Tadam, wielki karton. Aparat nie taki wielki. Mega, jaram się. Jeszcze wam zaraz pokażę buty. Porównanie do tego, co mam w ręce, to ten, co mam w ręce, kiepsko wypada, nie? A ten jeszcze jest biednie. A ten jeszcze jest bez obiektywu. Kokoska. Do szkoły sobie weź kokoska. Lubisz kokoski? Ja też. I unboxing butów Lasocki. Dobra firma polska. Od 54. Nie wiem, dlaczego jest napisane po angielsku, ale okej. Cicho, proszę nie szeleścić. Buty prezentują się tak. Miały być klasyczne sztyblety, ale poszłam trochę dalej. Niby jest klasyczny sztyblet, ale jednak ma tutaj nietypową dziurkę. I zameczek z tyłu. Nie są to jakoś bardzo ciepłe buty, ale myślę, że na irlandzką zimę są wystarczające. Skórzane, bardzo ładnie wykonane, ładnie odszyte. Tak się prezentują na nogach. Na pewno kiedyś zobaczycie. Bardzo proste, klasyczne, ale jednak z czymś dość nietypowym. Czy te buty na przykład jakoś się nazywają, jakby ktoś chciał? Nie, botek czarny. Tu jest chyba numer, więc ewentualnie numer. I znowu ze swojego pokoju. Kto poznaje? Na pewno wiele z was. O, zadyszkarz złapałam, biegając do góry. Ciężki, oj cicho, ciężki dzień dla mnie. W sensie, kurde, jakie są takie pechowe dni. W sensie. No, wszystko dzisiaj było jakieś takie nie do końca dobre. Nic złego się w rezultacie na szczęście nie wydarzyło, ale wszystko było takie na pół gwizdka i takie... Spotykałam niemiłych ludzi, działy się niemiłe rzeczy, dlatego że jestem zmęczona strasznie, nawet nie fizycznie, a mentalnie, ale fizycznie też, dlatego że przez ostatnie kilka dni spałam wiele godzin mniej niż zazwyczaj sypiam. Jeszcze raz dziękuję bardzo, bardzo, bardzo Ewie i Wojtkowi za to, że mnie ugościli. Mam nadzieję, że niedługo się u was pojawię, jak najszybciej się da. No, a teraz muszę jeszcze zrobić trylion rzeczy komputerowych przede wszystkim.
i rozpakować się tu, ogarnąć się, bo zostaje tutaj w sumie kilka dobrych, długich dni, więc muszę sobie tę przestrzeń jakoś zorganizować ładnie po swojemu. Także zabieram się za to wszystko, ale chciałam się z Wami pożegnać w dzisiejszym daily vlogie, że jednak mimo wszystko trzeba na samolot wychodzić dużo wcześniej, bo to, co dzisiaj przeżyłam, było straszne. Widzę taki amerykański film, wszyscy biegną. Nie było to fajne. Tyle. Dziękuję za uwagę dziś. Jutro dzieje się coś super, ale chyba nie mam siły aż się ekscytować. Jutro jest włosy, także czekajcie na jutrzejszy vlogasek. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.